ostatnich dniach gminne szkoły i przedszkola przygotowały wiele atrakcji dla swoich babć i dziadków z okazji święta. Z naszą kamerą odwiedziliśmy przedszkole imienia Dzieciątka Jezus, w którym dzieci przygotowały wspaniałe przedstawienie jasełkowe. Mam takie piękne słowa papieża Franciszka, który powiedział niedawno, że naród, który nie troszczy się o dziadków, nie szanuje starszych, nie ma przyszłości, bo brak mu pamięci, którą stracił. I tą pamięć o starszych w młodych próbujemy budzić. I trzeba o niej stale przypominać, żeby nasza kiedyś starość była dobra. Także dzieci i młodzież z Malca zaprezentowały program artystyczny w Domu Ludowym. Nie zabrakło tam pięknych piosenek, wierszy, a także inscenizacji teatralnej o Szewczyku Dratewce. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Rady Rodziców z dyrekcją i uczniami. Po raz trzeci organizujemy takie święto w naszej szkole. Myślę, że stanie się to powolutku taką naszą tradycją. Dzisiaj będzie bajka o Szewczyku Dratewce, przygotowana przez uczniów klas 4-6 z Koła Teatralnego. Również w sobotę 25 stycznia w Nowowiejskiej Bibliotece odbyło się spotkanie poświęcone babciom i dziadkom, na którym dzieci ze świetlicy wystawiły krótką scenkę, po czym swoje pieśni zaprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Dzisiaj świętujemy wspólnie Dzień Babci i Dzień Dziadka, czyli jest to nasza wspólna inicjatywa zarówno biblioteki, świetlicy parafialnej, jak i koła gospodyń wiejskich. To dzisiejsze spotkanie zostało przygotowane przez dzieci ze wspomnianej już świetlicy, które przygotowały występ. Z kolei zespół śpiewaczy Nowowsianki uraczyły nas tutaj pięknymi kolędami i piosenkami takim w tonacji kolędowej, że tak powiem. Na koniec wszyscy uczestnicy zostali i goście zostali obdarowani przez dzieci pięknymi różeczkami.